kolejnej posłance. Jego Ekscelencjo, szanowni księża, siostry zakonne, zaproszeni goście. Przepraszam, ja chciałam bardzo serdecznie przede wszystkim podziękować biskupowi Bronakowskiemu i ojcu Oskarowi za to, że mogę tutaj dzisiaj być, że mogę z Państwem w tym kongresie uczestniczyć. Ja chciałam troszeczkę z innego punktu, ponieważ pani poseł Zwiercan powiedziała, co robimy w ramach programu, w ramach zespołu, który pani poseł stworzyła, a ja z panią poseł w tym zespole współpracuję i powiem, że ona, pani poseł Zwiercan, jako terapeutka uzależnień, robi naprawdę kawał bardzo dobrej roboty, za co jej też serdecznie dziękuję. Ale ja chciałam troszeczkę popatrzeć na rolę polskiego parlamentu inaczej. Ja wiem, że zawsze polski parlament od swego zarania stara się wspierać Kościół w walce o trzeźwość narodu. I tutaj mogę powiedzieć, że my z panią poseł jesteśmy pierwszy raz w parlamencie, ale staramy się tą rolę wypełniać. Natomiast trzeba jednak podkreślić, że działalność legislacyjna przynosi znacznie mniej pozytywnych skutków niż wychowanie. I to wychowanie odbywa się w rodzinie. Dlatego ja uważam, że trzeba zapobiegać temu, czym jest alkoholizm. Bardzo ważne jest wychowanie w rodzinie i wspieranie rodziny. To jest bardzo ważna rola, którą powinien spełniać polski parlament i który powinien również spełniać samorząd gminny czy powiatowy. Najistotniejszym jednak czynnikiem wychowania jest dawanie przykładu własną osobą. Oczywiście, taką można powiedzieć przestrogą dla każdego człowieka, może stanowić skrajny przypadek, jakim jest alkoholizm. Ale wtedy ta ekstremalna sytuacja, w której nastąpiła porażka wychowawcza, mimo że jest znakiem ostrzegawczym dla innych, można powiedzieć, że jest to przegrana nie tylko tej osoby, jest to przegrana rodziny, jest to przegrana Kościoła, a samorządu, a ostatecznie jest to przegrana państwa. Ponieważ tutaj dzisiaj wielu prelegentów mówiło, jaką cenę płaci się za alkoholizm, za właśnie spożywanie ogromnej ilości alkoholu. Jaka to jest nie tylko cena w rodzinie, ale jaka to jest cena społeczna, jak ile państwo musi za to zapłacić. I tutaj trzeba popatrzeć, że tak naprawdę młody człowiek jest narażony na wiele symptomów. Właśnie wystarczy czasem w tym młodym wieku kilkakrotnie spożyć alkohol, żeby młody człowiek stawał się uzależniony, czy dorosły człowiek stawał się alkoholikiem. Ale na co warto zwrócić uwagę? Że tak naprawdę to prawo, które stanowimy, ja tutaj chcę mówić o stanowieniu prawa, ale z drugiej strony te zakazy i nakazy są czymś niewielkim w porównaniu z tym, jaką wartością jest rodzina i podstawy wychowania. Dlatego też chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że wychowanie trzeźwego człowieka to jest ogromny proces. Proces, który będzie skutkował bardzo pozytywnie w przyszłości. I tutaj mój postulat jest taki, że należy zadbać o wychowanie młodego człowieka poprzez rodzinę, Kościół, a tak samo poprzez zarówno samorząd czy parlament. I tutaj jaka powinna być rola parlamentu? Szanowni Państwo, dam taki przykład. Rodzic jedzie do pracy za granicę. Dlaczego wyjeżdża? Dlatego, ponieważ państwo nie dało mu możliwości zarobku na tą rodzinę. Nie ma go tygodniami, dniami, miesiącami, czasem w ogóle nie wraca. I pamiętacie Państwo dokładnie, że niedawno ten problem eurosierot, tak? Dzieci pozostawione same w domach, z babciami, starszym bratem czy starszą siostrą, można powiedzieć, że ta rodzina stawała się coraz bardziej dysfunkcyjna. Właśnie z powodu tego, że państwo nie zabezpieczało tej rodzinie pracy. Że można powiedzieć, że ta rodzina pozbawiona była wsparcia. Więc dlatego, jaka powinna być rola państwa? Przede wszystkim dać ludziom pracę, godziwy zarobek, zwiększenie płacy minimalnej i zadbanie przede wszystkim o rodzinę. Ja tutaj mogę powiedzieć, że jestem dumna z rządu pani premier Beaty Szydło, ponieważ dzisiaj program 500+, jest bardzo dużym wsparciem dla rodzin. Jest to bardzo duże wsparcie. Dzisiaj, kiedy Państwo popatrzycie, nasze dzieciaki mogły wyjechać tak naprawdę na wakacje. To było widoczne nad polskim morzem czy w górach, gdzie polska rodzina spędzała ze sobą czas. Co jest bardzo ważne, żeby rodzina spędzała czas
ze sobą i podniesienie płacy minimalnej, czyli parlament, można powiedzieć, w inny sposób zapobiega tej sytuacji. Kwestia trzeźwości to nie tylko ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nie tylko narodowe programy rozwiązywania problemów alkoholowych i inna masa dokumentów. One oczywiście są potrzebne, ale szanowni państwo, żeby nie być gołosłownym, spójrzmy na dawne Republiki Radzieckie. Skąd tam tyle alkoholu w życiu społecznym? Nawet kulturowym? Nie. Beznadzieja i brak perspektyw. Dlatego my musimy polskiej rodzinie dać perspektywę funkcjonowania i pokazanie celów życiowych. To jest najważniejsze, bo jeżeli nie ma się celu w życiu, to sięga się dużo po prostu po alkohol. I co jest bardzo ważne, co może pokazać polski parlamentarzysta? Żeby polski parlamentarzysta to trzeźwy parlamentarzysta. Polski samorządowiec to trzeźwy samorządowiec. To nie może być hipokryzja przy podnoszeniu. Bo nie możemy być hipokrytami, kiedy podnosimy rękę za programem od spraw uzależnień, to znaczy tym korkowym, prawda? To musi być dobrze przemyślany program antyalkoholowy w gminie. Ja nie chcę się na tym rozwodzić, bo myślę, że samorządowcy będą nad tym po prostu mówić. Ale co, na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Za sprawą gmin, powiatów czy samorządu wojewódzkiego, w zależności od zakresu kompetencji, powinniśmy powstawać przede wszystkim szerokie wsparcie w zakresie zajęć pozalekcyjnych. Edukacja, którą ma dawać gmina, to mało. Muszą być dobre zajęcia pozalekcyjne, muszą być dobre zajęcia dla rodzin, dla wsparcia polskiej rodzin, żeby rodzic spędzał czas z dzieckiem, żeby nie przy butelce piwa, żeby dziecko nie siedziało przed telewizorem. Oderwanie od tego wszystkiego, to trzeba po prostu zapewnić właściwą edukację. I to jest również duża rola naszego kościoła. Zupełnie inną sprawą jest odpowiedzialna polityka państwa powstrzymująca nieuczciwych przedsiębiorców od czerpania korzyści majątkowych. Nie może być tak, że strumieniami płynie nielegalny alkohol. W tej chwili 10 milionów litrów czystego alkoholu sprzedaje się poza zakładami, dużo taniej. I wtedy rozbijamy społeczeństwo, handlując alkoholem na lewo. Dzisiaj przeczytałam, siedząc tutaj podczas przerwy, że w Jarosławiu u nas rozbito gang ludzi, którzy handlowali nielegalnym alkoholem, tak? Czyli to jest też nasza flaga taka społeczna. Tańszy alkohol to jeszcze więcej i bardziej zabija, jeszcze nie wiadomo jakiego pochodzenia. Mimo rygorystycznego prawa, które zabrania spożywania i sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia, po prostu praktycznie nie do końca jest to przestrzegane. My nie mamy takiego najgorszego prawa, tylko to prawo po prostu jest nieprzestrzegane. I zgodnie z danymi przedstawionymi w publikacji Infos, w publikacji sejmowej, ponad 21% polskich dzieci w przedziale między 11 a 15 rokiem życia upiło się co najmniej raz w życiu. Jeszcze bardziej wstrząsające dane dotyczą faktu, że ponad 6% dzieci pije alkohol co najmniej raz w tygodniu i te same badania wskazują, niemal 35% dzieci po raz pierwszy piło alkohol, mając 13 lat i mniej, a ponad 9% po raz pierwszy upiło się w tym wieku. I praktycznie na to, jeszcze na co chciałam zwrócić uwagę, że w tej chwili jest bardzo niepokojący czynnik wzrostowy picia alkoholu wśród kobiet i wśród młodych dziewcząt. Natomiast od 2010 roku spadło troszeczkę spożycie alkoholu wśród mężczyzn. Badania Instytutu Psychiatrii i Neurologii wskazują, że w Polsce niemal 12% dorosłej populacji, chodzi tu o osoby w przedziale wieku między 18 a 64 lata, blisko 3 miliony osób nadużywa alkoholu. Tutaj były dane, jeden z panów profesorów pokazywał, że to jest 800 tysięcy, ja z danych Infos, że to jest 600 tysięcy uzależnionych osób. To stanowi niemal 2,5% naszej populacji. Alkohol pije ponad 20% mężczyzn, jest uzależniony, a 33,4% kobiet. I tutaj chciałam, tak reasumując, rola zarówno samorządu, jak i parlamentu jest bardzo ważnym, istotnym czynnikiem wspierającym wychowanie.
Często odbywa się to w zupełnie innych płaszczyznach niż ta najbardziej widoczna dotycząca bezpośredniej walki z alkoholizmem, a wynikająca z ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałania alkoholizmowi. Najczęściej płynące z nadużywania alkoholu są powszechnie znane. Nie można zestawić ich z niczym szczególnym i nie można patrzeć na to, że powiedzmy akcyza, która wpływa do budżetu, jest duża. Opłaty akcyzowe mają niewielki wpływ na obniżenie spożycia alkoholu. Jedyny realny czynnik, który obniża spożycie alkoholu, to kultura picia alkoholu i przede wszystkim właściwe wychowanie w rodzinie. I na to chciałabym, żeby tutaj pan profesor jakby w swoim programie zwrócił uwagę. I ciągle przypominanie wagi ludzkiej trzeźwości, słów wielkich polskich autorytetów jest niezmiernie ważne. A więc powoływanie się na autorytety i ludzi, którzy swoim świadectwem świadczą, że warto być trzeźwym. I Polacy potrzebują szczególnej troski o swoją walki o swoją ojczyznę. Polska będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale. Słowa błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, który ponad 100 lat temu tak właśnie przestrzegał, nadal nie tracą na swym znaczeniu. I bardzo dziękuję księdzu biskupowi Bronakowskiemu, że dzisiaj kilkakrotnie w swoim przemówieniu te słowa błogosławionego Markiewicza wymienił, bo one cały czas są aktualne. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję, pani poseł.